Urodziłem się 28 października 1925 roku w Hallerowie, koło Równego na Wołyniu. Ojciec był Kurcz Stanisław, a mama Julia z Konopków. Pochodzili z Zarzecza koło Jasła. W domu nas było czworo, rodzice i miałem siostrę starszą ode mnie o rok, Irenka, ale siostra zachorowała i zmarła w 1930 roku. Jaką miała chorobę? Zapalenie mózgu. Po roku od śmierci Irenki przyszedł na świat brat mój Irek. Urodził się w 1931 roku. Także znowu byliśmy dwóch i zawsze nas było czworo w domu. Ja w 7 roku życia zacząłem chodzić do szkoły. Miałem dość daleko, około 3 km do szkoły. No i jako uczeń byłem bardzo dobrym uczniem. Dobrze się uczyłem w szkole powszechnej. Od 1939 roku skończyłem szkołę powszechną, podstawową i poszedłem do gimnazjum. I wtedy uczyłem się w Równym. To mieszkałem w Bursie, miałem pokoik, tam miałem pokój, tam się stołowałem i się zarazem uczyłem. Na gospodarce mieliśmy dość dużo zajęcia i pracy. Było dużo bydła, trzeba było utrzymywać konie, krowy, świnie były w domu. To wszystko trzeba. Ja już jako chłopiec, jeszcze jak chodziłem do szkoły, to już dużo rodzicom pomagałem w domu. Umiałem już na końmi jeździć, pracować w polu, nawet jak przed odejściem do gimnazjum, nie? To byłem wtedy w domu. Ale jak byłem w mieście, to dużo mniej korzystali ze mnie w domu, bo ja mieszkałem 13 km od domu, także wracałem w sobotę, niedzielę autobusem, albo ojciec przyjeżdżał po mnie i wracałem do domu, no ale to była niedziela, także nie zajmowałem się wielce gospodarką ani pracą. Ale jak przed moim gimnazjum, to pomagałem dużo w domu, no, dość pracy dużo było, nie? Mieliśmy zawsze dziewczynę, która u nas pracowała. Ona u nas była, spała, jadła, no i ojciec sam jej płacił, ja tam nie pamiętam dokładnie ile, nie? Ale ona zawsze była w domu i pomagała mamie. Bo to dość duża gospodarka była, także pracy było wiele. Przy chorobie mojej siostry, rodzice moi prawie wszystko stracili, wszystko posprzedawali, żeby uratować jej życie. Ale później się dorobili tak, żeśmy mieli, ja dość dobrze, przed wojną oczywiście dość dobrze, gospodarka stanęła na nogi, także stosunki się zmieniły, tak, że mieliśmy pieniądze, mieliśmy z czego żyć, nie? Ale choroba mojej siostry bardzo dużo nam przeszkodziła w gospodarstwie i zahamowała w ogóle jeszcze rozwój gospodarki. Dopiero później, po kilku latach, rozwinęła się dużo lepiej, tak żeśmy mieli dość dobrze. Urwało się wszystko w 1939 roku. 1 września wybuchła wojna, Niemcy na nas najechali. Ja mieszkałem we wschodniej Polsce, na Wołyniu. To do nas Niemcy zaraz nie dotarli, ale 17 września przyszli bolszewicy do nas. Także zajęli całą wschodnią Polskę. I my, i po 2 miesiącach musieliśmy opuścić nasz dom, naszą gospodarkę i przenieśliśmy się do polskiej wsi, dość dalej od nas, oddalonej około 25 km. I mieszkaliśmy tam do 10 lutego 1940 roku. Bo wtedy nas wydeportowali do Związku Radzieckiego.
na daleką północ, do Archangielskiej obłości, jak oni nazywali. I tam się zaczęła nasza bieda. I to bieda taka paskudna, zimno było, nie mieliśmy nic, musieliśmy pracować. Mieszkaliśmy w zwykłych barakach takich świerkowych, nawet nieokoronowanych. Ziemia była, zimno okropne, myśmy nie byli przygotowani, ani nie mieliśmy ubiorów do tego, ani nic. A do pracy musieliśmy chodzić mniej 42 stopnie zimnie, trzeba było pracować. Byliśmy pilnowani oczywiście. Byli z pani z całą rodziną. Ojciec, mama, brat mój, no i oczywiście ja. Brat i mama nie pracowali. Mama miała pracować, ale jakoś przeszło tak, że... Ale ojciec i ja pracowaliśmy ciężko w lesie. W dużych lasach świerkowych na północy. To było niedaleko od Morza Białego, nie? Nad północną Dźwiną to było niedaleko. To był Krasnoborski rejon. Tak się tak po rusku się nazywało, nie? Krasnoborski rejon to był. Ale byliśmy w lasach, także stamtąd, żeby nas nawet nie pilnowali, to i tak byś nigdy nie uciekła. Bo nie było możliwości nawet latem, a zimą to nie ma mowy. Bo bardzo duże śniegi, około 2,50 m, nawet do 2,80 m dochodziły wysokość śniegów. Także, no i to tam, to mieliśmy bardzo ciężkie warunki. Ja jeszcze młody chłopiec, już no właściwie tak, zacząłem takim młodzikiem być, nie? W 16 roku, 15-16 lat miałem to, ale całe szczęście, że zawsze zdrowy byłem. Pracowałem ciężko, tylko jako tako Pan Bóg mi dawał zawsze zdrowie. I dobrze, nawet pomagałem dużo rodzicom, bo nawet mój ojciec zachorował, brat mój chorował, a no to ja zawsze gdzieś tam chodziłem, pracowałem dość ciężko. Wywieziony byłem tam, ale ze 4 razy miałem możliwość wyjechać na wsi z Rosjanami. Dlatego tam znałem na wsi takie babcie, co mi trochę pomogły, dały mi zawsze jakieś tam ziemniaki czy miasło. Także przywiozłem rodzicom i memu bratu. Te stosunki w tych łagrach to były bardzo złe i tak byliśmy do 1941 roku, drugiej połowy września. I wtedy dopiero myśmy nie wiedzieli z jakich powodów, co, ale zaczęli nas zwalniać. Komendant tego obozu wzywał wszystkich Polaków pojedynczo, to znaczy dorosłych i tak ci, co pracowali, i mówił, że będziemy zwalniani i będziemy mogli opuścić obóz. Dopiero później się mi dowiedzieli, że nasz premier, generał Sikorski, podpisał pakt ze Stalinem i że wszystkich Polaków, którzy byli wywięzieni, polityczni i wojskowi, jeńcy, nie? Wszystkich zwalniali i mieli utworzyć Wojska Polskie na terenie Związku Radzieckiego. No i w ten sposób w 1941 roku upuściliśmy te łagry na północy. No i wtedy każdy wyjeżdżał jak mógł, radził sobie jak, bo nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy tam wielkich ubrań, także bardzo dużo na gapę jeździliśmy tam pociągami. Jeszcze do Kirowa, prawie do Permy, to nam pozwolili jechać. A pierwsza stacja kolejowa to dopiero była w Kotłasie. Także do Kotłasu nie, ciężko, zaczęliśmy najpierw rzekami płynąć, ale we wrześniu śniegi spadły, mrozy, wody zamarzły i musieliśmy piechotą iść do samego Krasnoborska. Dostaliśmy się, no do Kotłasa, dostaliśmy się najpierw do Krasnoborska. Myśleliśmy, że statki chodziły, bo to było 170 km, ale Dźwina zamarzła i znowu musieliśmy tymi sankami, a 160 km to jest kupa, jak śnieg jest, to ciężko chodzić, a człowiek niedożywiony. No to szliśmy tam ze 4 dni chyba, czy z 5 do tego Kotłasa. A Kotłas to była pierwsza stacja kolejowa i duży port rzeczny.
A taka grupa ludzi, Polaków z północy zjeżdżała się do Kotłasa, że tych pociągów za mało było, to myśmy tam czekali tygodnie, żeby z Kotłasa wyjechać do tego, do Kirowa, później z Kirowa do Permi, do Świerdłowska, żeby wyjechać zupełnie z Rosji. Bo teraz zachodnią Rosję wszyscy opuszczali, bo wojna była rosyjsko-niemiecka. Niemcy już byli blisko Moskwy, jak nas zwalniali. Przynieśli stolicę do Kujbyszewa nawet. To myśmy musieli wszystko i bardzo wielki natłok ludu było, bo i tak i Białorusini opuszczali zachodnią Rosję i Ukraińcy opuszczali stamtąd. Wszystko uciekało na wschód. No i oczywiście wojska rosyjskie się też cofały. Wszystko przed najazdem niemieckim. To wszystko, to strasznie głód panował, ludzie umierało na stacjach, tego leżało, coś okropnego. Wtedy te warunki to były nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Wtedy tośmy ucierpieli, bardzo dużo ludzi wtedy zmarło. Z głodu, ze zmęczenia, ze wszystkiego, z zimna, bo nie mieli co. Pieniędzy nie miałaś, jeść, wszystko było na kartki, nic nie kupiłaś. I pieniędzy nie mieliśmy, co nam dali tam po parę groszy, to wiesz. Przyjechaliśmy do Kirowa, to już pieniędzy nie było, bo w Kotłasie nas długo trzymali, bo tak dużo narodu było, że pociągi nie zdążyły wychodzić i odwozić tych ludzi w głąb Rosji i na wschód za Ural. Dlatego to były wtedy te warunki przejściowe takie przed wstąpieniem do wojska i zwolnieniem z łagrów, to były okropne warunki. Myśmy się wtedy chyba najwięcej nacierpieli. I wtedy najbardziej dużo ludzi bardzo zmarło, nie? Po 3 tygodniach jazdy pociągiem przyjechaliśmy do Kotłasa. Kotłas to była ostatnia stacja kolejowa na dalekiej północy. Tam nas wyładowali i wtedy szliśmy piechotą do tego całego łagru, do tego obozu, gdzie nas, tych politycznych więźniów i ludzi, całe rodziny wywozili i gnali. Szliśmy tam 6 dni. Zabrali nas 10 lutego na deportację, a przybyliśmy na miejsce 6 marca. To prawie miesiąc trwało, przeszło ta cała nasza podróż, nie? Jak przyjechaliśmy do tego łagru, na ten cały, jak po rosyjsku się mówi, posiołek, to była taka mała rzeka Jątała, to się nazywał Jątalski Lesopunkt, to znaczy, że jakiś leśny punkt, taki wiesz, nad rzeką, bo Jątała to była rzeka taka mała. A tymi rzekami to oni zawsze latem spławiali drzewa, wiesz, te świerki, wiesz, te co wyrąbali zimą, bo to było już zamarznięte wszystko. I tam nas przywieźli. Zimno było, bo to jeszcze w marcu, to jeszcze zimno jest na dalekiej północy, mrozy mocne, dużo śniegu. No i wgonili nas do takich baraków. Te baraki to były budowane z okrąglaków, ze świerki całe, nawet nie okorowane, tylko mchem między świerkami wykładane, żeby dziur wielkich nie było. I tam nas przygonili, ani podłogi, ani nic. W środku stał taki mały, okrągły piecyk. Taki okrągły, tak jak beczka, no tylko to było, a żadnego łóżka, nic, goła ziemia, nie. To my poszliśmy najpierw szukać do lasów, takie suchostoje, wiesz, suche świerki. Nieraz, wiesz, pioruny uderzyły latem, to całego rozbiły i on za rok, za dwa wysek, zupełnie suchy się zrobił. To rąbaliśmy, żeby przynieść, żeby sobie ogień zrobić, bo inaczej byśmy wymarzli. A do spania to poszliśmy obcinać gałęzie świerkowe z żywych świerków i kładliśmy na ziemię, wiesz, układaliśmy to i na tych gałęziach to, co kto miał tam jakąś pościel, jakiś koc, no to na tych gałęziach spaliśmy, żeby nie na ziemi gołej spać. Bo wiesz, jak weszliśmy, to z tej pary, z tego wszystkiego, to co mieliśmy te śniegi, to topniało na dole, na tej ziemi, bo to się robiło. To na tych gałęziach musieliśmy spać, bo ani łóżka, ani nic nie było. To w taki sposób zaczynaliśmy tam żyć. To były okropne stosunki. Dlatego starsze
babcie, takie panie starsze, to szybko chorowały, albo dzieci malutkie, to nawet dużo zaraz zmarło. Szybko poumierali, nie? Zimą to ani ludzie nie chowali, tylko tam do skrzynki wsadzili i tak na te, taka górka była, to tam ustawiali dopiero. Latem to wiesz, zakopywali. Jak zakopiesz go zimę, to zamarznięta, a tam proszę ciebie po 3 metry zamarznięta ziemia, bo wiesz, jak 40 stopni czy ileś, to długo zamarznięta. A wiosna właściwie, koniec śniegu w tych lasach, to dopiero był koniec maja, to śniegi rozstajały. Dopiero zima się skończyła. To nawet taki żart, bo Rosjanie tak żartowali, mówi się, nie martwcie, u nas mówi zawsze zawsze lato jest. Tylko 9 miesięcy zimy, mówię, a wszystko resztę to jest lato. Blisko pasa polarnego, nie? To. Tam, no i w takim obozie była tam, wiesz, taka kancelaria, byli cywilni, jacyś tam brakarze, kontrometrzy, co nami tam dyrygowali. No i oczywiście był komendant NKWD, to był pułkownik. On miał prawa życia i śmierci nad wszystkimi, nie tylko nad nami, więźniami i deportowanymi, ale nawet nad Rosjanami. Wszyscy się jego bali, wszyscy. Dużo nie potrzebowało. Oni mieli broń, to się i tak zimą nigdzie nie uciekła. Nigdzie nie poszło, bo w tym śniegu to zginiesz i zamarzniesz. To oni się tym nie martwili, że ktoś będzie uciekał, wcale. Oni pilnowali tylko to, żebyś nic nie ruszało, no i żebyś pracowała. Oni pilnowali, to byli znowu kontrometrzy, brakarze, nie? A w zimie ścinało się świerki, sosny, wiesz, to wszystko na eksport zrobili tam. Papierówki, szpały, proszę sobie na mosty, czy na budulec samolotowy, czy gdzieś. Używali te drzewa. No i na eksport. Oczywiście szła do Angielska i najwięcej to do Anglii eksportowali drzewa. Te drzewa, co byśmy ścinali zimą, to były wszystko układane w stosy takie i rzekami spychało się do rzek i z prądem szła na przykład nasza mała rzeka Jątała, szła do Łówczugi, rzeka się tak nazywała, a z tej Łówczugi szła do północnej Dźwiny. A w północnej Dźwinie robili się okropne tratwy, takie po 40, po 50 metrów sześciennych drzewa i statki ciągnęły do Archangelska. I to już odchodziło gdzieś do Anglii czy do innych krajów na eksport, nie? Jeszcze drzewa okropne, świerki po 40 czy po 45 metrów. Ja w Polsce to nigdy nie widziałem takich wielkich świerków jak tam. A lasy, niemożliwe lasy. Naczelnikiem, głównym komendantem to był pułkownik NKWD. On miał, on wszystko, on rządził wszystkim, wszyscy się trzęśli przed nim. I go zmieniali co 6 miesięcy, nie? Żeby żadnych znajomości nie zawierał z ludźmi, obojętnie czy z nami, znaczy my, więźniowie polityczni czy jeńcy wojenni, tak samo i z ruskimi, żeby było. Pierwszy komendant ten NKWD-zista, pułkownik to był, no, ja nie mogę powiedzieć, że on był dobry, nie? No, ale pół biedy. Jeszcze miał trochę, ale po 6 miesiącach, jak przyszedł drugi, to okropny człowiek. Takiego złego człowieka to nie wiem, czy widziałem. Taki zły człowiek był. On ci dzień dobry nie powiedział, ty mu musiała powiedzieć, a on cię na rajo przywalił ci przez grzbiet. Taki był niedobry. A ten trzeci to był Rosjanin, no to z nim to jesz. On ci choć na hajom ci nie walił jak tamten, wiesz. Ci odpowiedział nawet jak szłaś i dzień dobry mu powiedziałeś, to ci odpowiedział, nie? No to za niego on zaczął nas zwalniać, bo przyszedł rozkaz już tam gdzieś u skoń. A ja jak byłem tam, okropną karę dostałem za to, że znaleźliśmy gazetę. I to nie ja znalazłem, tylko był brakarz, taki baraczek miał, a on tam miał piec. No i miał, gazeta tam wychodziła w Archangelsku, to nazywała się Siewierna Prawda, to znaczy Północna Prawda. Bo oni mieli te prawdy moskowskie, no ale to była Siewierna Północna z Archangelska. No i tu Szydłowski szedł, no mój znajomy tam, mówi, Beniu, ty umiesz po rusku dobrze, mówi, ja tu... Temu brakarzowi wleciała gazeta z baraku, ja go podniosłem, mówię, chodź no zobacz, poczytaj no. Ja tak, on tak otworzył, patrzymy, na pierwszej stronie napisane, Siewierna Prawda, ja tak mówię, faszystowska gadzina napała na naszą staranę i już są w Smoleńsku.
wtedy myśmy nie wiedzieli, że wojna była między Rosjanami i Niemcami. A tu ten tytuł taki wielki, że paskudnik faszystowski, niemiecki napad na naszą ojczyznę. I już tak się zapuścili, że już są koło w Smoleńsku. Zbombardowali Smoleńsk, napisane, że nawet zdjęcia było. I ja to przeczytałem, a z nas żaden nie wiedział, że im wojna jest między Rosją i Niemcami. Wcale. A oni już daleko byli. No to człowieku, jak ten brakarz przychodzi, to i szukał tej gazety. Bo on się, wiesz, on myślał, że Polaki na pewno zabrali tę gazetę, jak mu wyskoczyła. No i rzeczywiście. Złapali, ja żem takie lenie dostał, że 2 tygodnie położyć, ani nie leżeć nie mogłem. Jak, a to akurat za tego komendanta Chińczyka było, że tak mnie wywalili. Mama moja to płakała nade mną, a ja spuchnięty miałem całe plecy, niebieskie pręty, tak jak mnie, tak ręce przywiązali do góry, a mnie tym lali. Dlaczego ja rozpowiadałem, że wojna między Związkiem Radzieckim i Niemcami jest. Ja mnie, bo przeczytałem w gazecie, no to przecież w waszej gazecie to napisane. A mój, ty wiesz, że to w gazety nie wolno czytać. No i powiedziałem w życiu, że nigdy więcej gazety nie będę czytał. Ten period nasz w tym obozie, no znaczy w łagrach, to zaczął się 6 marca, a wyjechaliśmy, obóz opuściliśmy 29 września. Czy dali nam prawo wyjazdu opuścić? No i stamtąd, wiesz, to trwało, ta perypetia później jazdy, to też długo trwało, nie? To nie takie łatwo było, a Rosja nie jest malutka. W Kotłasie, to myśmy tam blisko do tego Kotłasa i w Kotłasie, jak byliśmy, to cały miesiąc chyba to trwało. Gdzieś wyjechaliśmy w końcu października z Kotłasa. Bo już zima dobra była, jak licho. No a to później to tak, z tego Kotłasa, jak myśmy wyjechali, jak nas wolni, wiesz, to jechaliśmy do Kirowa, stamtąd znowu zmiana pociągów, z Kirowa do Mołotowa, to Permy tam na tym, to jest takie miasto, no to wiesz, a to stale periody takich po 6 do tygodnia nieraz trwało tam. Później z tego, z Perma pojechaliśmy do Świerdłowska, do Uralu, nie? A już Niemcy tak się daleko zapchali, że stolicę z Moskwy przynieśli do Kujbyszewa, do Orenburga. Wiesz? Na wschód tutaj, niedaleko Morza Kaspińskiego. Stalin wszystko, cały rząd się przeniósł do Orenburga, do Kujbyszewa. To myśmy, jak jechali, bo powiedzieli nam, że będą formować Wojsko Polskie na terenach Związku Radzieckiego. Przyjechaliśmy do Kujbyszewa, zobaczyć tam te dowództwa, a powiedzieli, że na terenach Związku Radzieckiego, ale azjatyckie. Bo Niemcy się posuwali dość szybko, to oni nie chcieli, żeby tworzyły. Tylko że ten dowództwo główne było w Kujbyszewie polskie. Generał Andersa zwolnili z więzienia, on tam przyjechał, a nas pogonili do Uzbekistanu. To był Związek Radziecki zawsze, ale Uzbekistan należał do nich, nie? Tam koło Taszkentu, w te strony tam, nie? Trzeba było przyjechać do Kujbyszewa, z Kujbyszewa z powrotem do Czelabińska, z Czelabińska nad Morzem Aralskim, czyli nad jeziorem, przyjeżdżaliśmy tam, do Turkestanu, do Arysu i dopiero do Dżambułu i do Taszkentu przyjechaliśmy i tam nam powiedzieli, że Wojsko Polskie będą tworzyć w Ługowoi, tak się miejscowość nazywała, pod górami Pamir, nie? To myśmy z Taszkentu pojechali do Czu, to miasto takie tam było, tam był taki punkt, gdzie na tych stepach łapali konie dzikie, wiesz, i wielbłądy. To taki obóz był, wiesz, wielki. Tam Tatarzy byli to i to przyganiali, uswajali, wiesz. Te konie dzikie trzeba było, wiesz, ujeżdżać, nauczyć się, żeby bo to wiesz, dzikie było to takie paskudztwo, że cholewa, nie można było to tak szybko ujeździć. To oni tam to robili, nie?
A myśmy jeździli na wielbłądach, bo wielbłąd szybszy jak koń jest, jeszcze to łapaliśmy to. No ale stamtąd długo nie byłem, tam w tym obozie, tam był naczelnikiem Tatar, ale tam już myśmy byli wolni, nie, niby, jako obywatele wolni. Tam za to, co pracowaliśmy, to nam dawali troszkę pieniędzy, niedużo, wiesz, bo to czasy wojenne, to tak liczyli, ani żadne, w tych wszystkich lekarzy, wszystkie sanitariuszki, wszystko szpitali pozabierali ludzi, wszystko na front pchali, do wojska, do wojska, do wojska, do wojska. Chleb, wszystko wysyłali na front, na front, na front. To bieda było, wszędzie kartki, nic nie można było kupić. Nawet jak miałeś pieniądze, to nie mogłeś nic kupić tam. Wiesz, nic wielkiego. Tak prywatnie, albo coś ukraść najwyżej u tych Uzbeków czy u kogo innego. Tam byli Koreańczycy i inni, nie? I stamtąd ja pojechałem z tego trzu razem z ojcem do Ługowoi. No i do wojska. Ojciec został, ja się zapisałem, zakwalifikowałem się tam, wiesz, zarejestrowałem. No i dostałem zwolnienie, pojechać po mamę i po brata do trzu, z powrotem wrócić. Ale wiesz, jak to trwa wszystko, te pociągi tak chodzą jak chcą, to trwało dość sporo czasu, chyba z 9 dni. Jak ja wróciłem, to mój ojciec wyjechał już do Persji. Nasza dywizja cała 10. Ługowoi wyjechała do Persji, tylko likwidację. Zostawiło, wiesz, tam z pół batalionu, co mieli ten obóz zlikwidować i gdzieś. No i ja zostałem razem z nimi tam. No ale teraz trzeba mamę i brata zarejestrować, bo oni cywilni, ja mogłem pojechać jakowo. No musiałem ich zarejestrować, żeby oni też z tej Rosji wyjechali, bo ojciec już nie był, on pojechał, już w Persji był. Ojciec wyjechał końcem lutego, początkiem marca w 1942 roku. No i jest tego, z tej Ługowoi jakoś tam zarejestrowałem moją mamę i brata i wyjechaliśmy tu aż do Karmine, do tam ku tego Aszchabatu niedaleko. Tam tworzyła się 7. Dywizja Polska. No i był, co ja byłem, mnie zarejestrowali jako artylerzysta do 10. pułku ciężkim, no to tam mnie przynieśli do 7. pułku artylerii ciężkiej. No i mama tam przyjechała do tego Karmine, a tam już byli Polacy i tam była nasza znajoma, taka pani Jaroszowa. No i ona takim, tam baraczek taki miała, wiesz, glinianym, ale wiesz, dwie izby tam było. No to ona mówi, pani Julio, to pani przyjdzie z Jirkiem, z Jirem do nas. Mówi, my mamy drugi pokój, a ona tam była z córką tylko, wiesz, a ten jej mąż też gdzieś poszedł do wojska już, jeszcze tam narzeczony tej starszej córki. No i mama tam poszła, a ja poszedłem, no i musiałem iść do wojska, nie, bo wiesz jak wojsko, do koszaru, do namiotów, nie. Od czasu do czasu wieczorem przychodziłem do mamy, ale mama w każdym razie była zarejestrowana, a nas, tak byliśmy tam do sierpnia i powiedzieli, że w sierpniu będziemy wyjeżdżać do Persji. No ja się chciałem upewnić, czy mama będzie zarejestrowana, czy wyjedzie. Gdyby nie została w Rosji, wtedy to by co? Ja bym jechał, a ona kto? Kto będzie pracował na nich? Kto będzie ich pilnował przecież, nie? Bo ja tam się opiekowałem nimi właściwie. A brat się w międzyczasie na tyfu zachorował, ale to tylko Ługowo i tam teraz, już tam w Karmine troszkę mu lepiej było. No i, a myśmy wyjeżdżali ostatnim transportem. To nas z tego Karmine wywieźli do Krasnowodzka, nad Morze Kaspińskie. Wiesz, a Krasnowodzka to był port. Tam smród, bo to te rafinerie, tam ropę naftowe ciągnęli wszędzie. Mówi się o gorączki, bo to Krasnowodzka to prawie w depresji leży, wiesz. Ziemia jest niżej poziomu morza, wiesz. Tam bardzo dużo depresji nad Morzem Kaspińskim, tam takie paskudne stosunki klimatyczne. A w tym Karmine tam, co tam naszych umarło. Cały dzień chodzili z tymi tronami i nosili tylko tych ludzi. I do dziur rzucali, i do tych rowów takie wapnem podsypywali. Tak, umarło, rany boskie. Ten obraz to będę widział całe życie, już mam 78 lat, ale to ci się tak utkwi w pamięci, że nie masz pojęcia. A jeszcze młody człowiek był, ani 17 lat nie miał w tym czasie. No i wyjechaliśmy do tego Krasnowodzka i właściwie tam stamtąd przypłynęliśmy do Pachlewi. Ale
ja byłem pewny, że mama moja z Jirkiem przyjechali też do Pachlewi i pojechali do Akwazu. Wiesz, to też było nad Zatoką Perską. Jak ja przyjechałem z Persji, bo myśmy w Persji kwarantannę przychodzili, wiesz, zmienili nam mundury, wszystko z nas zabrali, bo chorzy, wszystko to chore było. Wygolili nas, wypuszczali wszystko. Wlazłaś do szatni, wszystko ci zabrali. Naga wychodziłaś, łazienka, lekarz, wszystko wyszygli, wysmarowali, zaszczyki dali i przychodzili. Dostałaś koszulkę, kalesonki, koszule, spodnie, wszystko nowe. Wszystko nowe. Stamtąd wychodziła z plecakiem i z chlebakiem i do obozu, to był kwarantanna, tam diety były, tylko wiesz, były kuchnie takie, gdzie tam starsi żołnierze są, nasi co już 6 miesięcy jak przyjechali, to oni tam jedli dobrze, mieli więcej pieniędzy, a my też dostaliśmy żołd. Najgłupsza rzecz, którą zrobili, to że nam dali żołd, wiesz, te 10-dniówkę takie pieniądze, bo tam rynki były, to wiesz, w Persji to nie było tak jak w Rosji, nie? No tak, dostali te pieniądze, to jazda na rynek, bo w kuchni mało dostawaliśmy, wiesz, zupkę, tam jakiegoś naleśnika, albo takie pączki, ale wiesz, nie w tłuszczu, nic, tylko i żebyś ja i troszkę ryżu, nie, bez mięsa, żebyś, wiesz, bo chorzy wszyscy prawie byli, a jakby się najadło, no tak robili. Ci niektórzy poszli na te rynki, albo poszedł do innej kuchni, a kucharze, żeby się pozbyć, to ci nawalili mięso wszystkiego. Za 2 dni już byłaś w dziurze. Tak, jak ktoś tylko nie słuchał, mówili, proszę nie jeść, bo wszystkie żołądki macie słabe. To co? Dzisiaj ci, bracie, chwyciła gonitwa, wiesz, bierę. 2 dni później już krew z ciebie leciała, bracie. I gotowe. Piwo. A najgorsza woda była. Każdemu się pić chciał, a ta woda taka niedobra, bo nie wolno jej pić było. Dawali nam, przywozili, ale w takich woreczkach bracie po 2 litry, no bo nie było więcej. Ale kto? Niektórzy starsi ludzie byli, co mieli po 30 lat, chłopy, kurna, kada, to powinien pomyśleć, nie? Mówi. Ja pamiętam, ja miałem nawet kolegów, to ja mówię, no nie pij, kurna, kada, jak cię nie wolno, to nie wolno. Ale nie słuchali niektórzy, gdzie dużo tak poumierało tam. Bo dezynteria i czerwonka, jak to po polsku to się mówi czerwonka, wiesz, jak krew w ciebie goni. A to raz dwa, bratku, wszystko. Wątroba i śledziona cię wyleci z ciebie. No i stamtąd byliśmy na tej kwarantannie tam parę dni. Chodziliśmy się nawet kąpać na Morze Kaspińskie, to owo. I stamtąd wyjeżdżaliśmy do Iraku. A to trwała podróż przez samą Persję, trwała 5 dni. My, pojechaliście? To było w 1942 roku w sierpniu. Myśmy przyjechali 13 sierpnia, 12 sierpnia upuściliśmy Krasnowodsk, 13 byliśmy w Pachlewi, w Pachlewi staliśmy 5 dni, to od 13 to było chyba 18, to 19 wyjechaliśmy stamtąd, później Kermanszach, inne te Hamadan, te miasta, co postoje były nocne zawsze, bo zrobiliśmy, bo to cywilnymi, znaczy samochody, ale szoferzy cywile nas wieźli, oni dobrze, bo to wszystko w górach te drogi, kopane były człowieku, ale tam asfaltu mało było. I przywieźli nas do Kanakinu, o, teraz widziałeś wojnę, gdzie Kanakin jest. No i w międzyczasie, jak byliśmy w Kanakinie, tam gdzie mój ojciec służył, 3. dywizja była w Palestynie już, oni wyjechali z Iraku do Kana. I wracali stamtąd. Ja się dowiedziałem, że 3. dywizja wraca do Iraku. Naszego porucznika i kapitana pyta się o przepustkę, że chciałem jechać do Mosulu. No to on się zgodził. Mówi, jak będzie samochód szedł. Mówi, będzie tu samochód do Kirkuku. Mówi, jak do Kirkuku się dostaniesz, to z Kirkuku możesz wziąć może pociąg, bo do Mosulu chodzi. Jakbyś nie było wojskowego samochodu. To mówi, do Mosulu, do obozu, jedno. Znalazł i w jakim obozie mój ojciec stoi, to, bo to była 2. brygada w dywizji karpackiej, 4. batalion ojciec służył. Nie, to on znalazł tam. No i dali mi ten adres i ja pojechałem.
No i mówię, że mama wyjechała i tu jest w akwazie. W tym brygadzie, no w drugiej brygadzie karpackiej, dowódca tej brygady to był z tamtej wojny światowej pierwszej kolega mego stryja Antka, bo mój stryj był, wiesz, oficerem zawodowym do 1933 roku. Ten, co Niemcy go ubili, co w Warszawie był, wiesz. On jak się zwolnił, to był komendant, major był, major, oficer superior już. I oni się znali, mój ojciec do niego poszedł. Mówi, panie generale, moja żona jest w akwazie, czy ja bym nie dostał przepustkę pojechać? Ale to dostał przepustkę. To nie jest tak łatwo. To z Bagdadu do tego, do Teheranu samoloty były, wiesz, wojskowe takie latały od czasu do czasu, raz na dzień, raz. No to trafił, przyjechał do Teheranu, a z Teheranu, bracie, te pociągi tam dziadowsko tak chodziły. Mój ojciec z Teheranu do akwazu przyjechał, a mama może pojechała, wypłynęła ze 3 czy 4 godziny i nie zobaczył mamy ani brata. Pamiętam, jak przyjechał, tak ja batył, bo brać. Mówi, tyle drogi zrobiłem i tego wszystkiego, ale mówicie, taki był dość. Nie można było, jeśli jego kolega w moim pułku służył, wolny taki Jan, to on mówi, u niego był. To ten, on go tam pocieszał, Stasiu, no tego, to, a on mówi, ja już nie wiem, to wojna, czy ja się kiedyś z nimi zobaczę, jeszcze taki był. I taki był, bracie, desiu, że mamy nie zawał. Bo mówił, że za 3 czy 4 godziny, jak statek odszedł, to on, bo nie było pociągu zaraz tego rano, ani samolotu, ani nic, żeby dojechać tam, rozumiesz? Z Bagdadu do Teheranu to się dostał, bo samolot wojskowy leciał. I to mu załatwili wszystko w brygadzie. Bo wiesz, generał Frączek był tam dowódcą, a to był znajomy mego, jego brata rodzonego. No to, no i ty jesteś bratem Antka, ten generał. No tak, panie generale. To wiesz, Żara mu załatwił, żeby wyjechał. Taki był zawiedziony. Jeszcze do Wolnego tak mówi. A wiesz, Jasiek. Ja nie wiem, czy ja się kiedyś zobaczę z nimi, wiesz, to wojna jest, nie? O nie, no to nie miej takich czarnych myśli. On tak szybko rozmawiał, wolny, nie? Mówi, Stasiek, nie rozmawia, tak, nie mów, tak, bo go pocieszał jeszcze. A on był taki zaskoczony, ja pamiętam, i do mnie też mówi, ajajaj, mówi, tyle, bo tyś tak szybko załatwił to i ja załatwiłem z generałem i co z tego, mówi. Mówi, żebym ja miał pociąg, mówi, zaraz on tam czekał chyba z 11 czy za 12 godzin w tym Teheranie, wiesz, żeby do akwazu pojechać, nie? No to widzisz, żeby mówił, był 2-3 godziny, czego to by zdążył jeszcze. I byłby mamy zobaczył, choć na statku, wiesz. Ja się źle tak potoczyło w tym wypadku, bo ojciec pojechał i mamy nie zobaczył, ani brata nie widział. Znaczy syna swojego, nie? No i już więcej ich nie zobaczył, bo on biedaka zginął pod kasynem, nie? Ja też mamy nie widziałem, no, batem się widziałem, ale mamy nie widziałem. Ja widziałem ją ostatnio, tylko w Krasnowodzku, jak myślę. Jak już ona na statek siada, wchodzili i ja. Tylko ja byłem wojskowym, a oni poszli z drugiego końca, nie? Drugim statkiem. Oni nawet popłynęli pierwszy, nasz statek ostatni popłynął, nie? A ona przed nami pojechała. Popłynęła z bratem. Ale oni tak długo tam też kwarantannę przeszli, a tak długo ich nie trzymali, bo ich to zawieźli w Pachlewie zaraz do Teheranu. Tam wiesz, kwarantannę przeszli, hop, do akwazu i popłynęli do tego, do Kenii. Ten duży port w Kenii tam jest, wiesz, tam się wyładowali i tam ich zawieźli, a znowu pojechali do Ugandy. I ona pojechała do Masindi, blisko granicy Kongo, tam wiesz, to duże jezioro jest i tam byli. Masindi się nazywa i tam mama spoczywa, nie? Jako Polak, to ja uważałem, że jest obowiązkiem Polaka zaangażować się do wojska. A ja byłem młody, nie wiedziałem, czy mnie przyjmą, bo w tym wieku, wiesz, ja nie miałem jeszcze 17 lat. Tylko, że ja nie byłem schorowany z Rosji, dość dobrze trzymałem się. Nigdy nie chorowałem, no to chociaż nie kłamałem, tak w wieku jak byłem, miałem 16,5 roku, 17 rok i zaangażowałem się jako ochotnik do wojska i mnie przyjęli.
Bo niektórzy mieli ciężko, wiesz, słabsi byli, schorowani. No to powiedział, a ty nie możesz do wojska iść, bo karabiny nie będziesz mógł nosić. Żartobliwie, ale tak mówili. Mówi, ty nie uniesiesz karabinu, chłopaku. To się niektórzy poszli do junaków, nie? A ja już zostałem w wojsku. Ale ja uważałem zawsze, że to jest obowiązkiem Polaka iść do wojska i bronić swojej ojczyzny. Tym bardziej, że mieliśmy akurat możliwość w tym wypadku pójść i stworzyć ten polskie wojsko. A później wyjechaliśmy, opuściliśmy Związek Radziecki, także nie byliśmy tam. Po wyjeździe z Persji do Iraku, w pierwszym obozie byliśmy w Kanakinie. No, w Kanakinie to jak we wojsku. Mieliśmy zajęcia, ćwiczenia wojskowe, na poligony jeździliśmy, warty, służby wojskowe. No, oczywiście mieszkaliśmy pod namiotami. Gorączki były duże. Tak jak wam wiadomo, że Irak ma bardzo zły klimat. To jest klimat tropikalny. Byliśmy w Kanakinie tak chyba ze 4 miesiące i z Kanakinu wyjechaliśmy do Kirkuku. Później staliśmy w Kurdystanie. A w Kurdystanie i Kirkuk to było wielkie miasto przemysłowe i dużo ropy naftowej, wiesz. To tam rafinerie były, bardzo dużo zbiorników z benzyną, z naftą, z ropą. Także były baki takie okropne po 500, do miliona litrów benzyny. Także trzeba było tego pilnować, bo ci Kurdowie też, Niemcy im obiecali wolność, to no to tam myśmy więcej spędzali czasu, proszę sobie, na wartach, na służbach, no i oczywiście na poligonach. No i od czasu do czasu jechaliśmy na Tygrys albo Efrat się wykąpać w tych gorączkach. A ja w międzyczasie odwiedzałem czasem ojca, bo on niedaleko stał wtedy, w Mosulu był. No czasem spotykaliśmy się, albo on do mnie przyjechał czasem. No, a on prędzej mógł wyjechać, bo on pod oficerem był, nie, to prędzej wyjechał jak ja, bo przepustkę mu łatwiej było dostać, a ja jako sołdat, to wiesz, to po tych służbach stale trzeba było być. Bo bardzo dużo chorowało na malarię, także byli w tych obozach bez przerwy. Wiesz, także nie mogli ani na wartę iść, ani w służbie, ani na poligony. Także ci, co byli zdrowi, to stale tylko po służbach, bez przerwy. Zresztą lepiej być zdrowym na służbie, jak chorować i w obozie malaryjków być, te chininy i inne rzeczy połykać bez przerwy i gorączka, żeby sobą trzepała. A tam już tak gorąco było, to jeszcze gorączka cię trzepie. No a później z tego, byliśmy przeszło rok w Iraku. I kiedy to było? W Iraku, to w Kirkuku. A kiedy? To było sierpień 42 rok do września 43 roku. I we wrześniu 43 roku wyjechaliśmy do Palestyny. Wtedy to jeszcze była Palestyna. No oczywiście w Palestynie to Żydzi i Arabowie się bili. Z Anglikami tak samo się tłukli, bo to wiesz, protektorat był angielski, Palestyna. No, a myśmy tam stali, to tak, tylko porządkowani byli ćwiczenia, ale nam osobiście to było dużo lepiej. W Palestynie, wszędzie w dużych miastach żydowskich, wszędzie mówili po polsku. Kina, filmy, w kawiarniach, w barach, wszędzie rozmawiali po polsku. Do kin same filmy polskie. Tam, gdzie Polacy stali, to wszystko Żydzi, to tak, czuła się prawie jak w Polsce. Tam się żadnej trudności nie sprawiało. Chyba jak trafiłeś do miasta arabskiego, ale w żydowskich Tel Awiwie czy w Izducie myśmy tam stali, tam, w Rechowodzie, tam sami Żydzi byli, to tam się tak czułaś jak w Polsce.
No, ale myśmy długo nie byli w Palestynie, my niecałe 3 miesiące byliśmy. Z Palestyny pojechaliśmy na długie ćwiczenia na Półwysep Synajski, nie? Na te piaski, okropnie, gorąco. A jak te wiatry tam. Co dzień myślisz, że w innym kraju jesteś. Bo tak to się zmienia, jak wiatr, to tak ci, te piaski zmieniają, te górki, pagórki, to nie wiem. Jak się wieczorem się kładzie spać, a rano jak staniesz, mówisz, cholera, gdzie ja jestem? Chyba kraj zmieniłem, a to tym samym, tylko że wiatry tak wymieniają. Wiesz, te piaski, to tu była górka, na drugi dzień to jest dolina, a góry gdzieś widziali, te piaski tak poprzenoszą, te wiatry poprzenoszą, to tam takie zmiany w razie. Dziwnie, tylko te wielbłądy chodzą i trasy tych wielbłądów przechodzą z handlarzy rozmaici, aż do kanału Suezkiego tam pchają się. A myśmy później, jak zostawiliśmy, wyjechaliśmy z Palestyny do Egiptu, to byliśmy koło Ismaili, staliśmy, mieliśmy obóz. Miasto Ismaili, niedaleko od kanału Suezkiego, ale tam w ogóle niedaleko było i do tego, do Kairu. No to tam, ale myśmy tam już wielce nie pracowali, wiesz, bo przygotowywaliśmy się na inwazję do Włoch, nie? To uzupełniali wszystko, materiał nowy, uzupełnianie. Ja dostałem awans, dostałem pierwszą belkę moją w Egipcie. Nie, już nie byłem soldatem zwykłym, to najważniejsze, że żołd dużo się podwyższał, wiesz? Więc jak dubl miałeś, dajmy na to, miałeś 2,5 funta żołnierz, to ja miałem blisko 5 prawie. No to wiesz, to dużo. A za funta to wtedy dużo kupiłaś. Mogłaś żyć cały miesiąc prawie. To duży żołd, bo myśmy mieli dodatki te kolonialne. Dlatego. No to tam w Egipcie to wiesz tak, było kilka ćwiczeń, a resztę to poświęciliśmy trochę zwiedzić Kair. Te piramidy. Ja weszłem tam do tej piramidy, te duże Cheopsa. Aż do grobu faraona. O, ale tam ciężko wchodzić, rany boskie, tam takie powietrze stęchłe. A to kupę metrów, to trzeba tak chodzić, ze 100 metrów tam do góry jest. Bo piramidę Cheopsa ma 130 z czymś metrów, nie? A to jest taki korytarz, jak i tak stopniowo się wchodzi. Wiesz, do samego grobu faraona. To ta największa piramida, tam ich 3. Bo tego Sfinksa widzieliśmy. Nie tylko ja, bo kto chciał, to zawsze jechał, bo urządzali wycieczki zawsze. Bo w Egipcie już takich wielkich ćwiczeń nie było, wiesz. Uzupełnianie, materiał, wszystko, bo to już szykowaliśmy się na inwazję do Włoch. Stał z Ismaili, z naszego obozu wywieźli nas pod Aleksandrię, koło port. Wiesz, tam byliśmy parę dni i cała bracia urządzili konwój ten wojskowy, 80 statków z Aleksandry ruszyło do Toronto, na inwazję do Włoch. Toronto już było wolne, nie, południowe Włochy były pod Neapol prawie wolni już. No i tam to myśmy już się szykowali, zapakowali nas. My jako artylerzyści to byliśmy tak podzieleni na wszystkie statki, żeby obsługiwać działa, wiesz. Czasem tam nigdy nie strzelaliśmy, raz zdaje się tylko, ale przy działach musiałeś być i co 4 godziny miałeś służbę na tym, wiesz. Resztę spałeś, ale później musiałeś kombinezony taki przeciw tych wodnym, bo to wiesz jak fale były, bo to zimą przed Morze Śródziemne. Grudzień, styczeń to najgorsze sztormy. Morze Śródziemne jest takie, po 16 metrów te fale dużo. Przez ten nasz statek to przeskakiwały. A my nas takim starym rafio jechaliśmy, tam czołgi były i działa. Uch, trzeszczą. Ja myślałem, że my nigdy do Włoch nie dopłyniemy. On stale krak, krak i krakał w razie jak te fale waliły. A myśmy lepiej słyszeli, jak ci co w środku byli, bo myśmy przy działach siedzieli. Co 4 godziny szłaś, 2 godziny siedziałaś. Na jakimś to i ta woda na ciebie waliła. Dobrze, że kombinezon miał. A musieliśmy tam pilnować tych służb. Bo tak, jak samoloty, wszyscy za statku na dół lecą.
Ja schowałem się, na dole muszą być. I jak krzyczą, że łodzie podwodne, wszyscy na pokłady lecą. Bracie, worki te pływackie na siebie masz, każdy musiał nosić bez przerwy to, nie? I tak, to nieraz takie, przynajmniej robili, bo czasem dwa, trzy razy na dzień cię gonili na dół. My nie, bo my służby mieliśmy, nie? To jak służby miałeś, a później odpoczynek trochę, wiesz, jak siedziałeś tam 2 godziny, no to później odpoczywałeś 4 godziny, a tam nic nie można było robić, a tam chorych leżało. Ci, co tam byli z nami, choć na naszym statku tak dużo nie było ludzi, bo to materiał wieźli, ale na tych, gdzie ludzie byli, to tam wszystko chore było. Bo tak te statki waliły, to nikt nie jadł, tylko chodził, zwracał i leżeli tak jak krowy. A nie, chorzy, później jak w Taranto, wszystkich na noszach wynosiliśmy połowę tych ludzi. A przypłynęliśmy do Włoch. To trwało 6,5 dnia, mimo wszystko. I to nie tak daleko, bo musieliśmy, wiesz, bliżej brzegu, Kretę ominąć zupełnie, bo na Krecie Niemcy byli. To musieliśmy brzeg, blisko brzegu afrykańskiego, tam egipskiego i libijskiego płynąć. I później, wiesz, tak omijać to, żeby Niemcy, żeby ani łodzi podwodnej, ale wiesz, konwój taki był uzbrojony, a komendantem naszego konwoju to był nasz kontorpedowiec polski prowadził to, Krakowiak. I ten szefem głównym był całych do konwoju, to komandor polski był, Polak prowadził to. No jak do Toronto przypłynęliśmy, no to co? Ładnie. Tak z początku wydawało się, że do we Włoszech będzie jako tako ciepło, a tu jak myśmy stamtąd wyjechali koło Matery, tam, tam gdzie nasze stanowisko robili, ten nasz obóz, rany boskie, mróz, śnieg, a my z gorącego wyjechaliśmy, koce na łby nakładaliśmy, gorzej jak murzyny. Tak, i tak się zimno, bo w północnych Włoszech, wiesz, tam górzyste te Apeniny trochę. Myśmy byli niedaleko, staliśmy, to słynne miasto stare, romańskie, Matera tam była. A nad brzegiem było drugi port, to Brindisi. No. A Toronto to wiesz, w tym cyplu jest, tym między kopytem i obcasem i podeszw. Port tam jest. Tam postaliśmy, ale niedługo. Kilka dni wysłali nas pod Izernię, za Campobasso na front. No i tam już to jest taka nasza ta podróż, taka wycieczka ta, ale to już wycieczka wojenna, wojskowa. Bo tam we Włoszech długo nie byliśmy tam, wiesz, ani w Toronto, ani w tym obozie koło Matery, gdzieśmy stali. Tam to szybko nas pogonili. Materiał, wszystko i na front. Pierwszy front Izernia był. A później, pamiętam niedługo Wielkanoc, bo Wielkanoc była gdzieś w marcu, tak wcześniej pamiętam. Nie? To myśmy tu początku, a to wiesz, pierwsze dnie na froncie to się dziko czujesz, a? Ale was tu, tam czujesz pociąg, ten pocisk upadł, tam upadł. No tak tylko drapisz się, mój cholera, bo żeby na łeb gdzie nie spadł. Pierwsze dni to się bardzo głupio czujesz. A później to się przyzwyczajasz, to tak samo jakby to twój zawód był. Już człowiek, który albo już tylko takie tchórze, co ma zawsze, bo a na normalny człowiek to się przyzwyczaja. Ja też pierwsze dni to tam tutaj. Najgorzej tak samoloty niemieckie czasem przyleciały. Miesz między tymi górami. A artyleria przeciwlotnicza tak strzelała mocno, że to więcej te odłamki z artylerii przeciwlotniczej ci szkody zrobiły, jak Niemcy, cholewa. A bałeś się podwózkować, czy gdzie brać, bo co, jakby spadnie wóz, a benzyna jest, to zapali się. A pierwsze dni to są rzeczywiście dzikie. Na froncie pod Isernią przeniesiono nas pod Venafro. Tam mieliśmy mały odpoczynek. Uzupełniono baterie i zaczęliśmy się przygotowywać na bitwę pod Monte Cassino. Stańcie tu razem z nami, bohaterowie spod Aqua Fondata, Loretto i Ancony.
żołnierze przełamujący linię Gotów i pozycje w Apeninie Emiliańskim, walczący o Montefortino i Montepiano oraz forsujący nurty rzeki Zenio i wyzwalający Bolonię. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, generale broni Władysławie Andersie, dowódco II Korpusu Polskiego, żołnierzu nieugięty i nieustraszony, wierny ojczyźnie oraz swoim żołnierzom, aż do ostatnich chwil życia. Na stanowiska pod Monte Cassino pojechaliśmy początkiem miesiąca maja. A wielka bitwa o Monte Cassino, ofensywa zaczęła się 11 maja. 11 maja zginął mój ojciec pod Monte Cassino. Pierwszy dzień wielkiego natarcia. Po tygodniu czasu wielkiej bitwy bardzo duże mieliśmy straty. Drugi Korpus Polski zdobył Monte Cassino 18 maja. Ponieśliśmy wielkie straty. Przerzedzono nasze pułki i kompanie. Po 20 maja opuściliśmy stanowiska pod Monte Cassino i wyjechaliśmy na odpoczynek tygodniowy i później przerzucono nas na front adriatycki. Nad Adriatykiem nasz udział był dość długi, bo chyba przeszło trzy czy cztery miesiące byliśmy nad Adriatykiem. Wyzwoliliśmy bardzo dużo miast i plaż nad Adriatykiem, począwszy od Ancony, Recanati, Osimo, Pesaro, wszystkie te miasta, aż doszliśmy do Rimini. I tam nasz korpus wrócił na odpoczynek i uzupełnienie pułków, bo było dużo zabitych. A my, artylerzyści, między innymi zostaliśmy do pomocy Korpusowi Kanadyjskiemu. I szliśmy aż do Rawenny. Dopiero stamtąd przerzucono nas do środkowych Apenin, koło Fajenzy, a staliśmy dokładnie pod Bryzygielą. Front taki, wiesz, postojowy zasadniczo, bo myśmy tam, Bryzygiela to była zima w górach, to myśmy właściwie nie posuwali się ani do przodu, ani do tyłu, tak staliśmy, czekaliśmy prawie do wiosny, nie? Bo to zima była, śniegi, góry, to jest bardzo źle było. I musieliśmy to była taka bitwa, wiesz. Ostrzeliwaliśmy stanowiska niemieckie, Niemcy po nas trochę strzelali, ale nie ruszaliśmy się, staliśmy prawie stale w miejscu. Dopiero pod wiosnę ostatnia wielka ofensywa wyruszyła od Fajenzy na Bolonię. No i tu wyzwoliliśmy całą włoską Emilię, to znaczy Imole, Bolonię. Doszliśmy aż tam pod Parmę, jeszcze dalej. I my, jako artylerzyści, nasza wojna się skończyła 29 kwietnia 1945 roku. Myśmy dalej nie szli, ale wojna we Włoszech się skończyła 5 maja 1945 roku. Był rozejm podpisany między armią aliancką i niemiecką. Nasze przeżycia wojenne się skończyły i poszliśmy na odpoczynek, na okupację Włoch. To myśmy zostali jako wojsko okupacyjne.
ta touche. Tu as deux fois mon âge bien tassé. Tu sais, les années 25 c'est le passé. La guerre a fini par t'enlever. Elle t'a déporté hors de portée. Tu t'es aussitôt engagé. Ta touche, je crois que tu t'es sacrifié pour que l'on puisse s'aimer. Oh ta touche, tu nous as protégés. Ta touche, powiedz mi.